Luiza Kunersztedt, miło mi Państwa powitać. Zapraszam na serwis informacyjny telewizji kablowej Stella. Rozpoczynamy od relacji z uroczystości, która odbyła się w klasztorze braci mniejszych kapucynów. W niedzielę za 50 lat posługi kapłańskiej dziękował były proboszcz parafii rozwadowskiej, ojciec biskup Stanisław Padewski. Ojciec biskup Stanisław Padewski, jubileusz 50. rocznicy święceń kapłańskich, obchodził 24 lutego w swojej obecnej diecezji charkowsko-zaporowskiej na Ukrainie. Niemal 3 miesiące po tej uroczystości, w minioną niedzielę, przybył do rozwadowskiego klasztoru, aby za 50 lat posługi kapłańskiej podziękować także w parafii, w której był proboszczem od 1976 do 1985 roku. Podczas mszy świętej obecny był również ordynariusz diecezji sandomierskiej, ksiądz biskup Andrzej Dzięga, który odczytał list od papieża Benedykta XVI. Nasze najlepsze życzenia niech potwierdzi błogosławieństwo apostolskie, którego z tej apostolskiej stolicy z miłością w Panu udzielamy ci czcigodny bracie. Przez Ciebie również umiłowany nam bardzo charkowsko-zaporowskiej wspólnocie Kościoła katolickiego. Dam z Pałacu Watykańskiego dnia 24 stycznia roku 2007, w drugim roku naszego pontyfikatu, podpisał Benedykt XVI, papież. Biskup Dzięga wręczył także ojcu Padewskiemu jubileuszowy pastorał biskupi. Przyjmij krzyż Chrystusa. Ojciec biskup Stanisław Padewski urodził się 18 września 1932 roku na terenach wówczas należących do Polski, obecnie do Ukrainy. Święcenia kapłańskie przyjął w Krakowie, następnie studiował i pracował duszpastersko w kilku klasztorach kapucyńskich, m.in. w Stalowej Woli, gdzie spędził 9 lat. W tym czasie zmodernizował i przebudował część rozwadowskiego klasztoru. Włączę w tę modlitwę wszystkich żyjących i umarłych, którym mieli zawdzięczam szczególnie tu w Rozwadowie, których modlitwa towarzyszyła mi i towarzyszy. I tych, którzy z nieba mnie wspierają, niech Pan błogosławi żyjących, a zmarłym da wiekuiste szczęście i pokój. Ogarniam odwiedzenną pamięcią wszystkich, których spotkałem na drodze mego kapłańskiego życia, którzy pozwolili mi być tym, kim jestem, albo przynajmniej uchroniłem je przed staniem się gorszym niż jestem. W 1988 roku biskup Stanisław Padewski udał się na Ukrainę. W 2002 roku przez papieża Jana Pawła II został mianowany ordynariuszem diecezji charkowsko-zaporowskiej. Ta diecezja jest jak 5-letnie dziecko, to które zaczyna już chodzić u własnych nogach, no ale jeszcze dziecko, prawda, nie? Musi dopiero okrzepnąć. No i odczuwamy tę solidarność, powiedzmy, ze strony Polski, ze strony zwłaszcza tych ośrodków, gdzie się było, zwłaszcza tutaj, prawda, w Stalowej Woli, w Rozwadowie, gdzie te grupy modlitewne, powiedzmy, w wymiarach niezauważalnych, ale odczuwalnych wewnętrznie, że to jest takie oparcie, nasza opora po prostu i zachęta do tego, żebyśmy tam jednak ewangelizację, powiedzmy, głębinową szerzyli w tym, powiedzmy, w to środowisko, które przez 70 lat, prawda, było ateizowane. Po mszy jubileuszowej na biskupa Padewskiego czekała niespodzianka. Postulanci przygotowali krótki koncert, który odbył się w salce Jana Pawła II, salce, którą wybudował ojciec Stanisław Padewski. Jubilat nie tylko wysłuchał koncertu, ale i sam na scenie wystąpił. Jam osiołek twój, będę swego pana dźwigał i zaśpiewam mu madrygał. Na fragmenty jubileuszowej mszy świętej zapraszamy w dalszej części programu.
wigilacie, a jednocześnie w duchowym ale i duszpasterskim wymiarze rodaku nasz, tutejszy rodaku. Wszyscy czcigodni ojcowie i bracia kapucyni na czele z ojcem prowincjalnym i z ojcem parafianem i wszyscy tu obecni siostry i bracia. Zanim rozpoczniemy tę liturgię szczególną, chciałbym odczytać słowa, które na ręce czcigodnego księdza biskupa Stanisława Gmilata skierował Ojciec Święty. Czcigodnemu bratu Stanisławowi Padewskiemu z zakonu ojców kapucynów, biskupowi karkowsko-zatorskiemu. Myśl nasza kieruje się do Ciebie, czcigodny bracie, który w lutym tego roku dzięki łasce Bożej będziesz uroczyście obchodził 50. rocznicę przyjęcia święceń kapłańskich. W tym błogosławionym momencie Twojego życia otoczą Cię, jak się dowiedzieliśmy, Twoi współpracownicy, którzy wspierają Cię w trosce o winnicę Pana, jak również Twoi wierni, a także członkowie zakonu braci mniejszych kapucynów, radując się tą rocznicą celebrowaną podczas eucharystycznej ofiary. W ten sposób dzień rocznicy Twego kapłaństwa umocni również więź, jaka powinna łączyć biskupa i jego wspólnotę kościelną. Również i my, jako następca świętego Piotra i najwyższy pasterz całej Pańskiej Owczary, pragniemy się dołączyć, gratulując Ci spełnianej przez Ciebie wieloletniej służby Bogu, Kościołowi i ludziom, najpierw w Polsce, a potem na Ukrainie, i dziękować Ojcu Niebieskiemu za wszystkie dobrodziejstwa, którymi raczył Cię w swej opatrzności obdarować. Wzbogacony pełnią święceń kapłańskich, zostałeś biskupem pomocniczym metropolitalnej stolicy lwowskiej dla łacieńników, a w końcu przyjąłeś rządy kościelną wspólnotą charkowsko-zaporowską, której obecnie przewodzisz. Bardzo odpowiedzialny urząd biskupa wypełniasz z całych sił, najbardziej zatroskany o zbawienie wieczne Twoich wiernych, a szczególnie troszczysz się o kapłanów i zakonników oraz zakonnice, a także o apostolat świecki, których wszystkich po ojcowsku kochasz, a oni ze swej strony kochają i szanują Cię. Z okazji więc Twojego złotego jubileuszu kapłaństwa usilnie błagamy Chrystusa, księcia pasterzy, aby za wstawiennictwem dziewicy Maryi, Ciebie zasłużonego sługę, łaskami i nadprzyrodzonymi darami swego miłosierdzia rozładował oraz wspierał i swoją opieką otaczał. To chcieliśmy Ci napisać, kierując się braterską miłością. Nasze najlepsze życzenia niech potwierdzi błogosławieństwa apostolskie, którego z tej apostolskiej stolicy z miłością w Panu udzielamy Ci, czcigodny bracie, przez Ciebie również umiłowany nam bardzo karkowsko-zaporowskiej wspólnocie Kościoła Katolickiego. Dam z Pałacu Watykańskiego dnia 24 stycznia roku 2007 w drugim roku naszego pontyfikatu. Podpisał Benedykt XVI, papież. Wasza Ekscelencjo, niech te słowa będą rozpoczęciem tej naszej radości, dzisiejszego świętowania, a błogosławieństwa apostolskie niech stanie na czele wszystkich naszych słów, jedności, życzeń, uznania i wdzięczności, a także naszych modlitw. Na długie i najlepsze, owocne lata niech to błogosławieństwo wyprasza obfitość Bożych łaski. Kochani, przeżywamy rocznicę narodzin mego kapłaństwa. To Jezus Chrystus, jedyny i najwyższy arcykapłan,
zechciał mnie uczynić uczestnikiem Jego kapłaństwa. Najgłębszy sens Jubileuszu w tym się wyraża, żeby odnowić w sobie świadomość otrzymanego daru Jezusowego serca i obudzić wdzięczność za ten dar. Wchodzimy w przestrzeń tego, co dla naszych oczu zakryte w tajemnicę paschalną, tajemnicę ostatniej wieczerzy Pańskiej. Serdecznie pragnę pozdrowić wszystkich zgromadzonych, przede wszystkim księdza biskupa Andrzeja, ordynariusza diecezji i przekazać pozdrowienia od naszych braci w wierze, od rodaków z nad Dniepru. Włączam tę modlitwę wszystkich żyjących i umarłych, którym mieli zawdzięczam szczególnie tu w Rozwadowie, których modlitwa towarzyszyła i towarzyszy. I tych, którzy z nieba mnie wspierają, niech Pan błogosławi żyjących, a zmarłym da wiekuiste szczęście i pokój. Ogarniam modlitewną pamięcią wszystkich, których spotkałem na drodze mego kapłańskiego życia, którzy pozwolili mi być tym, kim jestem, albo przynajmniej uchroniły mnie przed staniem się gorszym niż jestem. I wobec tych wszystkich, co mnie otaczają modlitwą i troską, mam szczególną wdzięczność i życzliwą pamięć. Prośmy także w tej Eucharystii o mocną wiarę, czystość serca i o dar przebaczenia naszych grzechów oraz obfite łaski paschalne. Modlmy się o wychowanie i kancel sługi Bożego Jana Pawła II,
abyśmy mogli przez Jego wstawiennictwo dozdobyć łaskę Bożą. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za osoby, które powołujesz do kapłaństwa i życia zakonnego, aby usłyszały Twoje wezwanie i z ufnością na nie odpowiedziały. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby na wieki mogli przebywać w Twoim królestwie. Ciebie prosimy.